Marcin Bąk, witam Państwa. Zaczynamy program Wolne Głosy. Jak to często bywa na początku programu, mam dla Państwa propozycję włączenia się do naszego programu poprzez odpowiedź na pytanie związane z dzisiejszym wydarzeniem politycznym w polityce polskiej. Czy liderzy opozycji osiągną porozumienie podczas spotkania z premierem? Jeżeli uważacie Państwo, że tak, proszę SMS-a o treści 1. Jeśli mają Państwo inne zdanie, to SMS o treści 2 na numer 72075. Koszt SMS-a to 2,46 zł wraz z VAT-em. Czekamy na Państwa odpowiedzi. A teraz witamy się już z pierwszym naszym gościem. Jest nim profesor Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy moc różnych rocznic historycznych, które przypadają na przełom roku, na grudzień, styczeń. Wśród tych rocznic są też rocznice związane z powstaniami. Powstanie styczniowe, każdy mniej więcej wie, o co chodzi. Natomiast powstanie zamojskie to jest termin, który praktycznie w ogóle nie funkcjonuje w tej zbiorowej świadomości Polaków. O co chodzi, panie profesorze? No bardzo szkoda, że nie funkcjonuje, bo to jest ewenement, można powiedzieć, w dziejach II wojny światowej. Przyzwyczailiśmy się mówić, że jedynym zwycięskim powstaniem polskim było powstanie wielkopolskie. Tymczasem było jeszcze jedno powstanie, które odniosło przynajmniej częściowe zwycięstwo i było to właśnie powstanie zamojskie. Musimy się przenieść do zimy roku 42 i 43. Zimy wówczas były bardzo mroźne i śnieżne, prawie tak jak dzisiaj, tylko no, mrozy były dużo większe. I właśnie wtedy, w listopadzie 42 roku, kiedy już zaczynała się zima, Niemcy zaplanowali jedną z najbardziej barbarzyńskich swoich akcji, czyli akcję wysiedlania wsi zamojszczyzny. Była to realizacja czegoś, co się w obłąkanym umyśle Himmlera zrodziło, stworzenia takiego pasa osadnictwa niemieckiego na wschodzie. Ponieważ ziemie na Zamojszczyźnie są żyzne, a wsie były w miarę tak porządnie zagospodarowane, to umyślili sobie Niemcy, że wyrzucą Polaków z 600 wsi. Panie profesorze, pozwoli pan, że zadam jedno pytanie w tym właśnie miejscu, bo wymienił pan nazwisko Heinricha Himmlera jako pomysłodawcy tego barbarzyńskiego projektu. Czy jakiś związek z tym pomysłem mogło mieć to, że Himmler sam z wykształcenia był inżynierem rolnikiem i w ogóle miał jakąś taką fiksację na punkcie rolnictwa niemieckiego? Himmler był pomysłodawcą, natomiast szczegóły opracowywała specjalna komórka. Nazywało się to Generalplan Ost, czyli generalny plan na wschodzie czy wschodni. Himmler bardzo rzeczywiście się interesował. Siedzibą, czy jakby stolicą tego niemieckiego obszaru osiedleńczego miał być Zamość. Tylko oczywiście Zamość miał się nie nazywać już Zamość, tylko Himmlerstadt. Wprawdzie uznawali Niemcy, że to Lublin jest najdalej na wschód wysuniętym niemieckim miastem, no ale Zamość też im się podobał. I plan był taki: wyrzucenie ze swoich mieszkań, z ziemi, z domów, mieszkańców 600 wsi. Wyrzucenie w warunkach zimowych. Przebiegało to w ten sposób, że żandarmeria niemiecka otaczała wieś. Mieszkańcy dostawali 20 minut, pół godziny, rzadko kiedy więcej, na zabranie tylko niezbędnych rzeczy, bo wszystko miało zostać. Talerze, łyżki, pierzyny, szafy, wszystko miało zostać na miejscu. Wszystko miało służyć osadnikom niemieckim. I ta nieszczęsna polska ludność bardzo często... To są dramatyczne sceny, bo kobiety nie zdążały swoim dzieciom założyć bucików, kiedy transporty z dziećmi za mężczyzny zatrzymywały się gdzieś na stacjach. Na przykład w Garwolinie okazywało się, że dzieci nie mają bucików przy kilku czy kilkunastostopniowym mrozie. No i no właśnie, wobec czegoś takiego nie można było pozostać obojętnym, tylko trzeba było, tylko jak o tym rozmawiamy, to musimy mieć na względzie dwa czynniki. Schyłek roku 42 to jest szczyt potęgi III Rzeszy. Ona włada całą Europą,
Jej wojska stoją na progu Kaukazu, no faktycznie w Afryce, zostały odepchnięte od Egiptu, ale wciąż w Afryce są. Japończycy dominują w Azji. Wydaje się, że ta wojna musi się rozstrzygnąć po pomyśli Hitlera i jego sojuszników. I jakby u szczytu powodzenia III Rzeszy, u szczytu potęgi, wybucha powstanie na Zamojszczyźnie. To znaczy Polacy rzucają wyzwanie, no bo oczywiście nie mogą pozostać obojętni wobec tego bestialstwa i barbarzyństwa, które się dzieje, wobec tej eksterminacji, bo inaczej tego nie można nazwać. Wprawdzie w literaturze funkcjonuje takie określenie pacyfikacja, ale pacyfikacja po polsku znaczy uspokojenie. To nie jest żadne uspokojenie, to jest eksterminacja ludności polskiej. I natychmiast, praktycznie natychmiast po pierwszej akcji niemieckiej, po wysiedleniu z Kierwieszowa, rozpoczyna się przeciwdziałanie polskie. I tu drugi czynnik, który trzeba mieć na uwadze. Armia Krajowa powstała w lutym 1942 roku, raptem 9 miesięcy wcześniej. Armia Krajowa nie jest gotowa do walki bieżącej. Armia Krajowa zbiera siły, broni, szkoli żołnierzy do przyszłego powstania, które ma wybuchnąć wtedy, kiedy III Rzesza będzie się chylić ku upadkowi. A tu III Rzesza jest u szczytu potęgi, a powstanie trzeba zacząć. No i polskie oddziały podziemne, bo tu nie można mówić tylko Armii Krajowej, bataliony chłopskie, które na Zamojszczyźnie są bardzo silne i zresztą zasilane ludźmi, którzy uciekają ze swoich wiosek przez Niemców wysiedlanych. Więc te dwie formacje, Armia Krajowa i bataliony chłopskie, podejmują natychmiastowe przeciwdziałanie. Jest taki dramatyczny rozkaz generała Grota Roweckiego, który dramatyczny, bo generał nakazuje palić polskie wsie. Nakazuje palić te wsie, z których wyrzucono Polaków, a do których sprowadzono niemieckich osadników. Polacy mówili na nich czarni, mówili też nasiedleńcy. Byli to Niemcy z obszarów Związku Sowieckiego, gdzieś tam z Powąża, z Siedmiogrodu, których Niemcy ewakuowali ze wschodu i osiedlali właśnie na Zamojszczyźnie. I generał Grot mówi, palić wsie, nie pozwolić Niemcom na osiedlenie się. I tak to często wygląda. Oprócz tej walki bezpośredniej z oddziałami żandarmów, Polacy zabijają tych nasiedleńców. To są zresztą, trudno powiedzieć, że to są niemieccy chłopi osiedleni w tych wsiach. Nie, są to oni wszyscy są zorganizowani, uzbrojeni, zorganizowani na wzór wojskowy. Więc to jest taka forma niemieckich bojówek we wsiach. Więc to wcale nie jest tak łatwo spalić wieś, w której ci nasiedleńcy są. Natomiast oprócz tego jest walka bezpośrednia. Ze strony AK tu najbardziej odznacza się, czy zasłużył się Bartoszewski Wir, który podjął pierwszą akcję w tym powstaniu zamojskim. A pan zaczął naszą rozmowę od rocznicy, bo jest rocznica rzeczywiście bitwy pod Zaborecznem, czyli największej bitwy powstania zamojskiego, w której to bitwie Niemcy stracili ponad 100 zabitych. Oddział BH Grzmota stracił jednego partyzanta. Świetnie przeprowadzona akcja, bardzo dobrze przygotowana i sukces niezwykły. Zresztą sukces odnosi całe powstanie, o ile można mówić o sukcesie w tak dramatycznych okolicznościach. Niemcy nie rezygnują z wysiedleń. Około 100 tysięcy Polaków traci swoje domy. Znaczna część z nich ginie. Wśród tych 100 tysięcy jest około 30 tysięcy dzieci. Część z nich do dzisiaj nie odzyskała swojego nazwiska, imienia, nie mówiąc o miejscu na świecie. Część z nich została zgermanizowana, adoptowana przez Niemców i żyje gdzieś do dzisiaj na terenach niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec. Kradzież dzieci, no, jedno z największych barbarzyństw, jakie w ogóle można było wymyśleć, nawet nie w czasie tej najgorszej z wojen, w ogóle w dziejach ludzkości. I to są rzeczywiście straszne ofiary po polskiej stronie. Natomiast sukces polega na tym, że Niemcy planowali, tak jak już powiedziałem, wysiedlenie 600 wsi. Opór polski był tak mocny, przeciwdziałanie było tak skuteczne, że zrealizowali swój
obłąkany plan zaledwie w połowie. Zaledwie albo aż. Albo aż no w połowie. Zaledwie oznacza 100 tysięcy ludzi, prawda? Ale udało się mimo wszystko nie doprowadzić tego planu barbarzyńskiego tak. do końca, tak. co wskazuje na to, że w pewnych sytuacjach sile można przeciwstawić tylko inną skuteczną siłę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą wypowiedź dla Telewizji Republika. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To był profesor Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast za chwilę po przerwie kontynuujemy Wolne Głosy. Naszymi gośćmi będą dr Karolina Zioło-Pużuk i Dariusz Grzędziński.